Dziś w odcinku wyniki konkursu najmocniejszy McLaren W1, wojna o fotoradary, AMG One z nowym rekordem Nürburgring, Zuckerberg stworzył dla żony Porsche minivana, bezmyślny dwudziestolatek rozbił się McLarenem. McLaren W1, prawdziwy potwór na drodze, który definiuje na nowo pojęcie prędkości z mocą wynoszącą oszałamiające 1258 koni mechanicznych. Ten samochód to nie tylko najmocniejsza maszyna w historii marki, ale także kolejne arcydzieło w świecie hipersamochodów. Cofnijmy się do 1992 roku. Wtedy McLaren F1 stworzył fundamenty pod wszystkie przyszłe hipersamochody. W 2012 McLaren zaskoczył świat swoją pierwszą hybrydą, legendarnym T1. Teraz, ponad 3 dekady po premierze F1, McLaren wraca na szczyt z najnowszym W1, który oferuje więcej mocy, innowacji i technologii niż kiedykolwiek wcześniej. W sercu W1 bije nowy, 4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem wspomagany baterią. Dzięki temu zestawowi McLaren osiąga nie tylko niewiarygodne liczby, od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 2,7 sekundy, a maksymalna prędkość to 350 km na godzinę, ale także wprowadza nową definicję innowacyjności. To jednak nie wszystko, bo prawdziwa magia zaczyna się pod maską. McLaren zaprojektował ten silnik znany jako MPH8 całkowicie od zera. Generuje on 916 koni mechanicznych, osiągając imponujące 230 koni z każdego litra pojemności. To największa moc w historii silników McLarena. A to tylko początek. Do gry wchodzi moduł hybrydowy, który daje dodatkowe 342 konie mechaniczne i umożliwia jazdę na samym prądzie przez niespełna 2,5 km. Ważysz mniej niż 20 kg? Nie, to moduł McLarena tak. Dzięki tej technologii W1 waży zaledwie 1392 kg, tylko 4 kg więcej niż P1. Cała ta moc płynie wyłącznie na tylnie koła, a system kontroli trakcji z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów dba o to, by każdy koń mechaniczny był odpowiednio wykorzystany. Przez 350 godzin inżynierowie McLarena testowali W1 w tunelu aerodynamicznym, aby uczynić go najbardziej aerodynamicznym supersamochodem w historii firmy. Spoiler inspirowany F1 GTR z 1997 roku zapewnia optymalne dociskanie auta do drogi, a aktywne skrzydło z przodu i z tyłu dodają temu samochodowi niemal zmiennokształtne zdolności. Z trybem race docisk wzrasta do 995 kg, a wysokość zawieszenia opada, pozwalając na jeszcze agresywniejsze atakowanie zakrętów. A to wszystko przy jednoczesnym komforcie codziennej jazdy. W kokpicie czeka na Ciebie 8-calowy ekran dotykowy, kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto oraz miejsce na kilka drobiazgów za siedzeniami. Cena tej bestii? 2,1 miliona dolarów. McLaren stworzy tylko 399 sztuk W1, ale wszystkie oczywiście są sprzedane. Jak myślicie, czy choć jeden trafi do Polski? Dajcie znać w komentarzu. Fotoradary na moście Poniatowskiego pozostaną na swoim miejscu aż do połowy 2025 roku, a z tą decyzją stoi nowa strategia Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Początkowo planowano usunięcie 2 z 6 urządzeń, które miały rzekomo negatywny wpływ na zabytkową strukturę mostu. Jednak konserwatorzy zmienili zdanie, dając władzom miasta czas na znalezienie alternatywnej lokalizacji dla tych kolidujących z elementami dekoracyjnymi radarów.
Dlaczego to takie ważne? Fotoradary zainstalowano po tragicznej śmierci rowerzystki w 2018 roku, a jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie nie zamierza rezygnować z walki, a rzecznik tej instytucji, Jakub Dybalski, zapewnia, że poszukiwania nowego miejsca dla dwóch problematycznych radarów są już w toku. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze wyrażają swoje niezadowolenie z wcześniejszych planów usunięcia urządzeń. Obaj podkreślają ich istotną rolę w kontrolowaniu prędkości na moście, który jest kluczowym węzłem komunikacyjnym, ale jednocześnie stanie wyzwanie dla pieszych i rowerzystów. Wąski chodnik oraz brak wydzielonej ścieżki rowerowej sprawiają, że bezpieczeństwo w tym miejscu jest priorytetem. Decyzja o przedłużeniu działania fotoradarów stwarza możliwość znalezienia kompromisu, który jednocześnie uszanuje wartości historyczne mostu i zapewni użytkownikom większe bezpieczeństwo. Ciekawe, jak potoczy się dalsza historia tego mostu i jakie rozwiązania zostaną wprowadzone. Mark Zuckerberg, znany z nietuzinkowych pomysłów, zaprojektował coś, co z pewnością zaskoczy wielu. Minivana w wersji Porsche Cayenne. Kiedy jego żona wyraziła chęć do posiadania minivana, Zuckerberg nie czekał na odpowiedź producenta i postanowił działać. W końcu, kiedy masz do dyspozycji nieograniczone fundusze, możesz realizować swoje najbardziej szalone wizje. Z pomocą renomowanej firmy West Coast Customs, Zuckerberg stworzył coś naprawdę wyjątkowego. Wydłużone Cayenne Turbo GT z elektrycznie otwieranymi drzwiami. Choć może nie dorównuje ekskluzywnym modelom Sultana Brunei, to ten spersonalizowany SUV robi wrażenie. To nie jest zwykły pojazd, ale prawdziwy futurystyczny minivan, który nie przypomina niczego, co można znaleźć na drogach. Ciekawe jest to, że Porsche do tej pory nie oferowało minivana w swojej ofercie. W 2018 roku zaprojektowano jedynie wizję minivana, który był zaledwie prototypem w skali. Ten nowoczesny pojazd miał przestronny układ siedzeń, który zaspokoiłby potrzeby rodziny Zuckerberga, mającego trójkę dzieci. Chociaż jego nowy Cayenne nie ma tak ekstrawaganckiego układu jak ten prototyp, to i tak robi ogromne wrażenie. Zuckerberg, znany z zamiłowania do wyjątkowych aut, zamówił również pasujące Porsche 911 GT3 Touring z manualną skrzynią biegów, a jego Cadillac CT5 V Blackwing również nie zawodzi pod względem osiągu. Choć cena tego unikalnego pojazdu pozostaje tajemnicą, to podstawowy model Cayenne już teraz kosztuje ponad 200 tysięcy dolarów. Jak widać, marzenia o minivanie od Porsche, choć z pozoru szalone, stały się rzeczywistością. A co więcej, w planach jest nowy elektryczny SUV, który ma się pojawić w 2027 roku. Świat motoryzacji nigdy nie przestaje nas zaskakiwać. Czy Porsche powinno zrobić takiego minivana? Dajcie znać w komentarzu. Nowy rekord na Nürburgringu. Mercedes AMG One przeszedł do historii, bijąc swój własny rekord z czasem 6 minut i 29 sekund. Na dzień dzisiejszy jedynym samochodem, który mógłby mu zagrozić, jest kolejny AMG One. Nowy wynik ustanowiony przez kierowcę DTM zszedł poniżej poprzedniego rekordu, który wynosił 6 minut i 35 sekund. Dlaczego Mercedes postanowił spróbować jeszcze raz? Wiedzieli, że wcześniejsze warunki były trudne, z mokrymi fragmentami toru. Na suchej północnej pędzli w idealnych warunkach AMG zdołał poprawić wynik. Czy są inne pojazdy, które mogłyby zagrozić temu fenomenowi? Aston Martin Valkyrie i McLaren W1 mają potencjał, a następca LaFerrari może być kolejnym wyzwaniem. Elektryczne hipersamochody również mogą zaskoczyć, ale na razie rekord należy do AMG One. Wielbiciel szybkiej jazdy Jack Doherty zyskał ogromną popularność na platformie Kik, ale jego najnowszy wyczyn za kółkiem zakończył się katastrofą. Podczas transmisji na żywo prowadzonym w McLarenie 570S 2024 roku pędził po mokrej na autostradzie w Miami. W strugach deszczu jego auto wpadło w pościg, co doprowadziło do aquaplaningu, niebezpiecznego zjawiska, gdzie opony tracą kontakt z nawierzchnią przez nagromadzenie
schłodzoną wodę. W jednej chwili samochód stał się niekontrolowany, a widzowie, którzy śledzili transmisję, mogli obserwować, jak potężny brytyjski wóz zmienia się w bezużyteczną masę blachy. Jack Doherty niestety nie tylko rozbił swojego luksusowego McLarena, jego nieodpowiedzialna jazda na oczach prawie 200 tysięcy widzów kosztowała go także konto na platformie, zostało ono usunięte za naruszenie zasad. Połączenie szalonej prędkości deszczu i jednoczesnego korzystania ze smartfona za kierownicą zakończyło się nie tylko uszkodzeniami auta, ale i obrażeniami pasażera, który choć mocno zakrwawiony, szczęśliwie wyszedł z wypadku zaledwie z kilkoma szwami. Ta historia to kolejny dowód na bezmyślną brawurę za kółkiem. Nawet tak zaawansowanych technologicznie samochodach prędzej czy później prowadzi się do tragedii. Może niektórym kierowcom przydałoby się system WET, jak ten w Porsche 911, który minimalizuje ryzyko takich wydarzeń. I doszliśmy właśnie do momentu konkursu, w którym do wygrania było 250, 150 i 50 zł. Zacznijmy od losowania nagrody numer 3, czyli 50 zł. Uwaga, mam tą osobę. I 50 zł zdobywa ta osoba. Proszę o wiadomość prywatną na Instagramie lub Facebooku. A teraz wylosujemy nagrodę numer 2, czyli 150 zł. I nagrodę numer 3 zdobywa ta osoba. Wielkie gratulacje, tak samo proszę się odezwać do mnie w wiadomości prywatnej na Instagramie lub Facebooku. I teraz przejdźmy do nagrody numer 1, czyli 250 zł. Ciekawe kto to jest, uwaga. I 250 zł zdobywa ta osoba. Wielkie gratulacje i także proszę odezwać się do mnie w wiadomości prywatnej na Instagramie lub Facebooku. Jeśli nie zdążyłeś wziąć udziału, to na spokojnie, ponieważ mam nadzieję, że za niedługo dobijemy 80 tysięcy subskrypcji, a wtedy będzie kolejny konkurs. Dziękuję bardzo za oglądanie. Za niedługo dobijam do 80 tysięcy subskrypcji, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz ten kanał, to zapraszam i widzimy się w kolejnym odcinku w czwartek oraz we wtorek w kolejnych Motoniusach.